zdecydowałem się na wprowadzenie elektronicznej kontroli czasu pracy urzędników z kilku względów. Przede wszystkim po to, żeby poprawić organizację pracy starostwa. Starostwo funkcjonuje w tej chwili w trzech budynkach. Jest konieczność przemieszczania się pracowników pomiędzy tymi budynkami. Wprowadzenie tej kontroli daje nam możliwości spojrzenia, czy nie ma rezerw, czy można usprawnić pracę urzędu. To usprawnienie pracy urzędu to jest efektywne wykorzystanie pracowników, ale i również chodzi o lepszą obsługę klientów starostwa. W każdej chwili mamy pełną informację, ilu pracowników jest na terenie starostwa, jaka jest absencja chorobowa i możemy dynamicznie reagować, jeżeli chodzi o zastąpienie jednego pracownika innym. Nie bez znaczenia jest również fakt, że bez względu na to, w którym miejscu Polski jestem, mam pełną informację o pracy urzędu. To narzędzie to jest nie tylko nadzór nad pracownikami, ale przede wszystkim ułatwienie. 100 pracowników starostwa i każdy z nich musiałby mieć prowadzoną listę, ewidencję czasu pracy. To wszystko w formie papierowej. Dziś robi to już system komputerowy, który nie dość, że jest jakby narzędziem naszej pracy, to jest jeszcze bardzo pomocny dla samych pracowników. Nie ma już list, nie ma już podpisów, po prostu jest tylko karta i czytnik przy wejściach. System ten kosztował około 20 tysięcy złotych. W miesiącu styczniu wprowadziliśmy pilotaż na niektórych wydziałach, natomiast od 1 lutego ten system został zastosowany w całym starostwie. Takiej gruntownej analizie poddamy ten system pod koniec lutego, a więc po pełnym miesiącu pracy urzędu będziemy po zrzuceniu tych danych, będziemy je analizować, szukać oszczędności, szukać takich procesów, które usprawniłyby pracę urzędu.